Siemanko, witam Was Pęczat w kolejnym odcinku. Na dłoniach rękawiczki. Na stole mały zestaw małego majsterkowicza. I komputer. A co to oznacza? Psujemy komodę. Zapraszam. A więc nadeszła wiekopomna chwila i rozkręcamy komodorka. Od razu zaznaczam, że to jest mój pierwszy raz, jeżeli chodzi o rozkręcanie tego komputera, nie o granie. Komodorka posiadałem, mówiłem o tym nieraz, ale po raz pierwszy będę go rozkręcał. Nie będę tutaj teraz wrzucał zdjęć tego, jak on wygląda, ponieważ to już robiłem. Osoby, które nie widziały tego filmu, na którym omawiałem ten komputer, link wrzucę gdzieś w rogu. Prawdopodobnie gdzieś tutaj, lub tutaj, lub tutaj. Zobaczymy. Okej. Okay. Rozkręcamy. Ręczniczek na stół, śrubokręt w dłoń, jedziemy. Już na ręczniczku. Dobra, robisz fikoła. Ślicznie. A teraz śrubokręt w dłoń. Fantastycznie. Kręcimy. Plomba zerwana, oczywiście. Okej, do góry nogami. Muszę uważać, żeby śrubek nie pogubić. Wszystkie cy. Otwieramy. Tu się trzyma lepiej niż Amiga. No i poszło. Dioda. Power. Odpięta. Górna obudowa. Na boczek. Mało mam tu miejsca. Może gdzieś tutaj. I co me oczy widzą tu? Moje oczy widzą tu coś strasznego. Boże, jakie to jest brudne. Ja muszę porobić tego zdjęcia. Syfu pełno, dobra. Klawiaturkę. Czas ściągnąć. Fajnie, że klawiatura trzyma się na krętach, a między ona sobie potrafi latać na boki. To zależy od obudowy, jaką mamy. Tu już widzę ten wkręcik, coś tutaj było kombinowane. Combination, ktoś tutaj coś, ale może nie za namiętnie. To co, nie zostaje nic innego jak wyciągnąć klawiaturkę. I tutaj mamy tasiemkę. I jak to się sypie? Klawiaturka uwolniona, ale Saigon jest niebywały. Tu będzie sporo czyszczenia. Pod spodem nie jest wcale tak źle. Obudowa nie jest wcale taka brudna, ale to tylko z jednego powodu. Klawiatura przyjęła na siebie wszystko. Wszystko, co dostała przez te lata, płyny, kurz i tak dalej. Wszystko ma na sobie klawiatura. Dobra, ściągamy teraz ten ekran. Ekranów nie będę od... świeżo, ponieważ tutaj ekran jest jakiś kartonowy, co nie? Także tutaj nie ma co odświeżać i zaglądamy do środka. Co ja tu widzę? A ja tu widzę masę kurzu, który wy też za chwileczkę zobaczycie. Masę brudu, bezpiecznik. Bezpiecznik wygląda na cały. Tak, bezpiecznik jest cały. I teraz tak, jak wiecie, mówiłem o tym już nieraz, nie jestem elektronikiem, nie znam się tak na tym. Jedyne, co mogę zrobić, to ocenić na chwilę obecną, wizualnie, podzespoły, kondensatory, układy, czy nic nie jest niedociśnięte i tak dalej, czy kondensatory nie są opuchnięte oraz czy nie wyciekają, ale i oczywiście po czyszczeniu tego będzie to wszystko widać dokładniej, jak to wszystko porozkręcam, ale jeżeli coś nie będzie działać, coś nie będzie, będzie nie tak z tym komodorkiem, to po prostu wtedy będę pisał do kolegów z innych kanałów, którzy siedzą w tematyce tutaj elektroniki i tak dalej i sobie mogą poradzić z tym komputerkiem. Ja oceniam wizualnie i robię renowację obudowy, tak, wszystkiego tutaj naokoło, czyli to, na czym się znam. Nie biorę się za coś, czego nie znam. Jeżeli jakiś kondensator byłby wylany, to bym go wlutował, jasna sprawa, bo nie chciałbym, żeby to ciekło, zanim gdzieś tam ta płyta główna by dojechała do kogoś. Takie rzeczy to jasna sprawa. Takie nagłe rzeczy. Ale cała reszta wiadomo. Dobra. Odkręcam płytę główną. Tu już widzę. Od spodu ułamany jest kołek, w który wkręca się wkręt. Ktoś tu już coś kombinował.
prawdopodobnie wszystkie wkręty odkręcone. Oprócz tego oczywiście wyciągamy płytę główną. Udało się wymanewrować. Ale ktoś dał popis tutaj. Okej, muszę odkręcić jakoś ten kołek. Złamany jeden. Jakoś sobie radzę. Ząbek jest pacjent. Pacjent, w sensie wyrwane. Będę musiał to jakoś przykleić. Druga strona stelaża na klawiaturę. I mamy w końcu płytę główną. Dalej może stawię. Rzucam okiem na płytę. Tak, po raz kolejny. Wygląda to dobrze. Jest zakurzone, tak jak widzieliście na zdjęciach. Od tej strony. Nigdzie to raczej nie pływało. Dostało jak coś, jakiś płyn tutaj z góry. A, to jest druga strona. Dostało jakiś płyn z góry, ale to było. Komuś się pewnie jakaś herbatka ulała, co nie? Także wiadomo. Dobra. Na chwileczkę płytę tutaj na bok. Gdzieś odłożę, może tutaj. Nie chcę jej kłaść nie wiadomo gdzie, a obudowę mogę sobie położyć z boku tutaj. Sam ekranik, no. Wiadomo, to jest jakiś... Jest jakiś karton, jakiś papier powleczony jakimś takim sreberkiem. Po prostu będę musiał go wyczyścić, bo jest też brudny. To też na bok. Sama obudowa od spodu. Cyw, kiła i mogiła. Dosłownie. Okej, czyli komodelek rozkręcony na czynniki pierwsze. No i co? Pierwsza rzecz, jaką muszę zrobić, lecę odmuchać i wyczyścić pędzelkiem delikatnie płytę główną. Zobaczymy, jak ona wygląda. Dobra, to lecimy z koksem. Wow. Taki oto brudzik. Niezły. Ok, już kurz jest wymieciony cały. Jeszcze w międzyczasie oczywiście miałem akcję z baterią i z uchwytem, który się właśnie połamał. Dobra, mniejsza z tym. Teraz tak, czemu robię to tylko pędzelkiem i jednak postanowiłem nie wydmuchiwać tego ze sprężarki? Prosta rzecz, nie mam do sprężarki od stojnika. Jeżeli nie mam od stojnika, to wiadomo jak działa sprężarka. To może dmuchać również z wodą, kropelkami wody. Nie chcę na to dmuchać wodą. Także tylko tyle zrobię. Musiałbym kupić po prostu sprężone powietrze w puszce. To byłoby najlepsze rozwiązanie. Albo odstojnik do sprężarki. Puszka z powietrzem będzie tańsza. Także wstępnie jest ok. W sumie jest nawet nie wstępnie. Teraz chcę wziąć swoją IPę, izopropanol i przeczyścić porty i to, co nie udało mi się, to czyścić pędzelkiem na płycie. Na przykład tutaj takie coś. Na pewno dostała jakiś czas temu, na pewno dostała wodę troszeczkę ta płyta. Gdzieś tam ktoś coś na ten komputerek musiał wylać. Bo tutaj są takie ślady właśnie, widać, to jest mokre po prostu i to przyschło razem z kurzem. Wytrę teraz dookoła kondensatorów. Patyczek troszeczkę brudny. Nie widzę nigdzie oznak, żeby kondensatory wylewały lub były, no one nie są napuchnięte nawet. Także, no nie. Gdzieś jeszcze tak, miałem same porty przeczyścić. Dobra, to co? Wydaje mi się, że jest ok. Teraz wracam na swoje stanowisko, chcę podpiąć zasilacz i sprawdzę, czy płyta w ogóle startuje. Także widzimy się za moment. Ok, płytka podpięta, zasilanie, przewód obrazowy, to co? Czas uruchomić, zobaczyć, czy to działa. Aha, jeżeli chodzi o przewód obrazowy, to zamówiłem sobie kabelek kompozyt i całość jest podpięta pod mój konwerter z kart HDMI.
Zobaczymy, czy komodorek działa. Ostrożnie. Uruchamiamy. Coś ożyło. Tak jest. Wychodzi na to, że płyta działa. Może do góry troszeczkę dam, sorry. Teraz będzie lepiej. Tak jest. Komodorek działa w takim razie. Płyta działa. Teraz trzeba zabrać się za resztę, ale zanim jeszcze zabiera się za budowy, chciałbym sprawdzić, tak, te teraz podepnę tutaj cartridge Blackboxa. Zobaczymy, czy on w ogóle działa. Także wyłączam. Cartridge na swoim miejscu. Odpalamy. Chwila prawdy. Kciuki. No jest. Blackbox wersja 3. Czyli działa. Blackbox również działa. Pytanie do Was. W Blackboxie mam uwalony przycisk reset. Otworzyłem go, okazało się, że ten mikrostycznik, taki mikrowłącznik, tak jak jest w myszkach, wiecie, o czym mówię, wpadł po prostu do środka, on tam był kombinowany, był klejony. Niestety to już nie będzie teraz działać, nie ma na to szans. Dlatego czym można zastąpić to? Mogę wkleić taki mikrostycznik troszeczkę dłuższym tym takim włącznikiem, który będzie robił ten przycisk, będzie wystawało na zewnątrz i wkleić to po prostu na klej, na gorąco. Ale widziałem również takie skręcane włączniki. Przekłada się przez otwór, z gwintem skręca się, działa. Nie wiem tylko, czy będą takich rozmiarów malutkich. Jeżeli wiecie, jak to zrobić, jeżeli macie na to jakiś pomysł, piszcie. Dobra, szybkie cięcie było. Wszystko, co trzeba, już jest na stole. Zabieramy się za obudowę. Muszę zdemontować diodę i lecę z tym pod kran. Trzeba to umyć. Później zajmuję się klawiaturką. Na sam koniec przeczyszczę ten ekranik i będę zabierał się za wybielanie całości. Niestety nie dziś. Dziś nie ma słońca. Także to będzie taki czas. A dla Was to będzie ten sam odcinek. Wędrujemy pod kran. Dobra, już jesteśmy na miejscu. Akustyka znowu się zmieniła. Woda pod tytułem ciepła. Z proszkiem do prania. Górna obudowa na miejscu. Lecimy. Szczoteks, gąbeks. Poszli. Tak, zbliżamy się do końca górnej obudowy. Jak ja kocham te szybkie roboty. Dobra, górna obudowa jest już wymyta. Teraz pod kran z czystą wodą suszymy, a do michy trafia dolna obudowa. Wygląda niebo lepiej, ale to zobaczycie. Dobra, obudowy wymyte, troszeczkę przetarte i tak sobie przeschną do końca same. Tu nie wszędzie je wycierałem w zakamarkach. Zanim to wszystko zostanie złożone do w całość, to potrwa troszeczkę, także one sobie przeschną. Z tego co widzę, obudowy są naprawdę fajne. Górna obudowa jest w naprawdę fajnym stanie. Jakaś ryska tutaj, zobaczycie. Będą zdjęcia na pewno. Ryska, jakieś uderzenie. Żółta mocno jest na rantach, dookoła. Dookoła, z każdej strony. Górna i dolna obudowa no jest żółta. Jest czyściutka. Może dolną jeszcze Wam pokażę. No dolna może nie aż tak na rancie. Tego tak może nie będziecie widzieć. Jeżeli chodzi o dolną obudowę, na przykład w tym miejscu, tego nie było wcześniej widać, zaczyna już pękać. Jest generalnie porysowana mocno dolna obudowa, ale wyczyściłem ją tylko, wymyłem ją tylko tą gąbką, taką szorstką stroną. Nie chcę tego molestować papierem ściennym, żeby to wyprowadzić. Zostawię tak jak jest, to ma swoje lata. To, że on już pęka, ten plastik troszeczkę miejscami, jak zacznę go szlifować, różnie z tym może być. Także to zostawiam tak jak jest. Teraz co? Obudowy. Aha, byłem ciekawy, czy po wymyciu będzie różnica między dolną a górną w kolorze. Nie, nie ma. One są takie same. Obawiałem się, że dół jest od innego komputera, a góra od innego. I tak jest skręcone do kupy, ale nie, one są w takim samym kolorze. Wszystko pięknie, ładnie. To na bok. Teraz zabieramy się za tego brudasa tutaj, za to ustrojstwo. Koło to jest chyba najbardziej usyfione. Demontuję klawisze. Co do ich umycia, być może zademonstruję Wam patent, jeżeli mi wyjdzie. A jeżeli nie, będzie standardowo w misce. Demontujemy klawisze. Nie będę pokazywał, jak to się robi. Wszyscy już wiedzą. Także cięcie. Ja demontuję klawisze i zabieram się za ich mycie.
Okej, a więc udało się umyć klawisze w myjce ultradźwiękowej. Przerost formy nad treścią? Teoretycznie tak, a praktycznie? Mycie zajęło mi jakieś 5 minut. Ekspresowo można było powiedzieć. Spróbujcie umyć klawisze w 5 minut całe. Z zewnątrz, jak i wewnątrz. One są wymyte idealnie. Musiałem jednak najpierw sprawdzić, czy myjka nie uszkodzi tych napisów, ale nic się z nim nie stało. Są wymyte idealnie. Co jeszcze odnośnie klawiszy? Widzę, że są naprawdę fajnie zrobione, są grube i nie są pożółknięte. Nie wiem, jak to się dzieje. Są zrobione z innego plastiku niż amigowe. W ogóle nie są żółte. Ale o tym przekonam się, jak wybielę dolną część obudowy, dolną obudowę, jak wybielę całą. Zobaczę, jak to będzie się prezentować i wtedy podejmę decyzję, czy klawisze będą szły do wybielenia. Wyczyściłem spodnią część tej klawiatury. Czyściutka. Wyczyściłem ekran płyty głównej. Po prostu go wymyłem izopropanolem. To wszystko. Obudowy. Przygotowane do wybielenia. Logo zaklejone. Te kratki tutaj wentylacyjne zaklejone. Zawsze je zaklejam, żeby nie ściekała mi woda przez nie po prostu. I też tutaj tabliczka zaklejona. W międzyczasie również wyczyściłem zasilacz. Też przetarłem go tylko izopropanolem całego pędzelkiem. Wyczyściłem i tak dalej, ponieważ on jest nierozbieralny. Nie będę go rozcinał, nie będę go tam termosił. Po prostu jest wyczyszczony, wygląda też dobrze. Zaczynam proces wybielania. A w międzyczasie wszystko zniknie i na stół trafi magnetofon, który jest również częścią tego zestawu, także muszę się za niego zabrać. Były dwa, biorę na warsztat tylko jeden, ten, który dostałem od kuzyna, ten taki żółty i brudny. Po prostu jest sprawniejszy, wygląda sprawniejszy. Nie jest nic uszkodzone, ten oryginalny, który był w tym zestawie, jest coś tam nim jest połamane lata, także trafia tylko jeden, a obudowy na dwór. Także wszystko znika i lecimy. No i mamy magnetofon. Wszystko się wybiela. Trzeba przejść teraz do niego. Rozkręcamy. Trzyma się tylko na dwóch śrubkach. Tego wcześniej nie widziałem. Na szczęście śrubki mogę wziąć z tamtego. W środku obudowa, no nawet czysta, nic nie jest połamane, dobry znak. Sam mechanizm, za chwilę może do niego przejdę. Górna obudowa, to samo, nic się nie działo z tym złego, także spoko, też do czyszczenia. Sam mechanizm teraz, oprócz tego, że jest brudny, mocno brudny, no to tyle lat kręcenia kasetami zrobiło swoje, co nie? Głowiczkę przeczyszczę izopropanolem, no i co? Muszę po prostu go wyczyścić. Nie wygląda źle, gumka jest cała, no gumka już jest taka troszeczkę... Ale gumki nie będę czyścił, mam nadzieję, że ona będzie działać. Zobaczymy, co z tego będzie, skąd ja taką gumkę wezmę. Wiecie, gdzie taką gumkę można dorwać? Piszcie. Śmiało piszcie. Tutaj ktoś coś rozkręcił. Już komuś coś przeszkadzało. Dobra, a więc tak, nie ma co tutaj przedłużać. Zabieram się za mycie obudów, następnie czyszczę mechanizm. To do wybielenia i trzeba będzie skręcać w całość. Jedziemy z tematem. Jeszcze tylko takie szybkie info. Po samym myciu magnetofonik. Jego stan jest akceptowalny. Powiem tak. Naprawdę wygląda dobrze. Wszystkie rysy zniknęły. Jest żółty, jest mocno żółty z tej strony. Będzie to może widać na kamerze. Domyłem też klapkę, którą zdemontowałem. No środki, wiadomo, też doczyszczone. Ten stan już jest ok, już jest w porządku, już wygląda ładnie. Teraz co, bierzemy się za wybielanie. Ok, a więc obudowy wybielone. Powiem wam tak, wyglądają naprawdę bardzo dobrze, ale oczywiście po zmontowaniu komodorka będą zdjęcia. Jeżeli chodzi o magnetofon, dalej się wybiela, próba numer 2, nie poddaje się skubaniec, nie wiem co z tego będzie, zobaczymy. No ale działam z tym tematem dalej. Tutaj dioda już wpięta, teraz przejdę do takiego szybkiego montażu, czyli wszystko zniknie ze stołu i po kolei będzie samoczynny montaż. A więc wszystko znika. No prawie wszystko. Narzędzia muszę sobie zostawić, oczywiście.
A więc po kolei. Dolna obudowa. Na stole. Płyta główna. Na miejscu i przekręcona. Razem z ekranem. A teraz stelaż na klawiaturę. No i siedzi. A teraz klawiaturka. Podpięta, skręcona do stelaży. A więc górna obudowa. No i dioda. Na miejscu. Skręcony, gotowy do testów. Jeszcze tylko magnetofonik. Zaraz idę rzucić na jego okien. Jeżeli nie wybielił się do końca... Oj, shift lock. Jeżeli nie wybielił się do końca, no to testy będę przeprowadzał na takim niewybielonym jeszcze całkowicie. Dokończę go po prostu za jakiś czas. A więc co? Nie pozostaje nic innego, jak rzucić teraz kilka zdjęć. No i lecę zobaczyć, co z magnetem. Okej, a więc magnetofon na stole i powiem wam, że nie jestem zadowolony, skubaniec nie chce się poddać, nie wiem, czy to będzie widać, jest dużo bielszy, jest dużo bielszy niż był, ale nie jest biały, jest dalej żółty, no ale straszną żółtaczkę miał, także nie ma się co dziwić, że on nie chce tak łatwo odpuścić, ale ja także się nie poddaję. Na chwilę obecną skręcam go do testów, komodorka tak jak jest, a później rozkręcę go ponownie i po raz kolejny powędruję na słońce. A więc skręcamy magnetofon, to będzie szybki montaż. A nawet bardzo szybki montaż. Wszystko sprawne. Tak jest. A więc co, nie pozostaje nic innego jak podpiąć wszystko, no i robimy test, czy komodorek działa. Oczywiście test będzie przeprowadzony na oryginalnej gierce, którą miałem w zestawie do góry nogami. Later, prawdopodobnie tak się czyta Later. Także co, podłączamy, testujemy. Dobra. Komoda podpięta, telewizor włączony. Jeszcze w międzyczasie wyczyściłem sobie tutaj kabel od magnetofonu, bo był strasznie brudny. Dobra, to co? Nie zostaje nic innego jak włączyć sprzęcik, zobaczyć, czy się uruchomi. Trzymał kciuki. Magnetofon zadziałał. No i mamy, sprzęcik działa, jak widać. Okej, tak jak mówiłem, będziemy testować na grze Later, czy on w ogóle działa. W sensie to będzie taki krótki teścik, nie będzie gra. Czytałem już instrukcję, w której jest napisane, że gramy joystickiem w porcie numer 2, co już zrobiłem. Nie powinno się przełączać joysticków, portów zmieniać podczas pracy komodorka. Także zrobiłem to już wcześniej. Przygotowałem się. Kaseta do napędu. Sprawdzimy, jak wygląda głowica. To było HF. Wow, działa. Dobra. F1. Normal mode. Play. Mamy paseczki. I według mnie... no co, wygląda to dobrze. Tak, wygląda to dobrze. Chyba próbujemy odpalić gierkę. Zobaczymy. Wszystko działa. Return quit. Niestety nie mam przycisku reset. Także pyk. Ponowne uruchomienie, przewijam kasetę. Przewijanie działa. Nawet cichutko chodzi. Dobra. Load. A tą komendą, dawno tego nie robiłem. Press play on tape. Kiedyś ten press play on tape. No to play on tape. I zobaczymy, czy coś się będzie wczytywać. Na razie puste miejsce jeszcze jest na taśmie. Jeżeli będzie długie oczekiwanie... Oje, okej, okay, found later. Spoko. Spacyjka. Czytuję dalej. Ale czemu nie ma żadnych pasków? Są paski. Zrobię głośniej. Ej, ten komputerek działa. Jest masakra, fajnie. Jak ja dawno tego nie widziałem. Tutaj tak a propos jeszcze. A tu już kiedy indziej. Będę chciał przetestować sobie tą drugą taśmę, którą miałem w zestawie z tym magnetofonem razem. Zobaczymy, może będzie działać. W ogóle jestem ciekawy, czy... odpali się ta gierka, czy nie będzie zaraz load error? Może nie. Musiałem zrobić cięcie. Także już wracam. No i się wczytało prawdopodobnie. Proszę czekać. Magnetofon stanął w miejscu, okręci dalej. Przeleciał kawałeczek? Okej. No to mamy gierkę, wczytała się. Sama się uruchomiła bez komendy run. Czegoś nie pamiętam.
Agony Design, 94 rok. A na pudełku jest 95. Aha, zrobiona w 94 i wypuszczona w 95? Okej. Spoko. Zobaczymy, co to w ogóle jest. Graficznie prezentuje się nawet, powiem szczerze. Może jakaś muzyka? Ciekawe, czy w ogóle muzyka działa. O, może tak. Tak jest, jest muzyka. Jeju, jak ja tego od dawna nie słyszałem. O masakra. Próbujemy grać? O co tu chodzi? Sprawdzę jeszcze, no, fire działa. Okej. Prędkość 1-2-3. Aha, dobra, dobra, już czaję. Fajna muzyczka. Juhu. Aha, wciskamy, okej. Prędkość numer 3 sobie wybiorę. Chyba o to chodzi. Dobre, dobre. A, ła. Nie jest takie proste. Udało się. Może na jedynkę. Joystick działa. Dobra. Aj, dobra. Okej, spoko. Świetna gierka, fajna, ale fajna jest muzyczka. Kurczę, tu gadam, a to może jest za głośno. O, teraz przycisza. Świetna, świetna. Dobra, czyli stop. Zapomniałem wcisnąć, zatrzymać magnetofon. Czyli wszystko działa, świetnie, super, jestem bardzo zadowolony. I z Commodorka również będą ukazywać się gameplaye na pewno. Wygląda świetnie, jest naprawdę fajnym sprzęcikiem i zasługuje na to, żeby robić na nim gameplaye, żeby o nim dalej mówić, ponieważ zyskał drugie życie teraz. Tak uważam. Dodatkowo jeszcze. Niedługo pojawi się kolejny odcinek, jeżeli chodzi o Commodore 64, ponieważ wczoraj dostałem taką oto przesyłeczkę. Taką oto paczuszkę. Tak jest. Którą będziemy rozpakowywać. A co jest w środku? Dowiecie się na filmie, który pokaże się za, no, za jakiś czas, za niedługo całkiem. Dobra, a w tym odcinku to było na tyle. Komodorek odrestaurowany, uratowany. Świetnie, jestem zadowolony, bardzo zadowolony. Dobra, to co? Dzięki wam wszystkim za obejrzenie. I widzimy się w następnym odcinku. Pozdrawiam was, Pęczart, i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.